Maturzyści jeszcze przygotowują się do egzaminów, ale o planach dalszej edukacji warto pomyśleć już teraz. Swoją ofertę w czasie Dni Otwartych zaprezentowała Szkoła Policjalna Medyk. To placówka o bogatej, bo równo 40-letniej historii. Zaczęliśmy swoją działalność przy ulicy Kościuszki, tam gdzie jest teraz seminarium duchowne. Byliśmy znani jako Szkoła Pielęgniarstwa i do tej pory jeszcze nas się niektórzy pytają, a te pielęgniarki to wy jeszcze kształcicie? Nie, nie kształcimy już pielęgniarek. Studentom oferowane są za to inne przyszłościowe kierunki. Mamy sporo takich zawodów, które cieszą się nie tyle dużą popularnością, bo tutaj akurat nie ma takiej zależności, ale niezłym zatrudnieniem. Zawód technik farmaceutyczny od dawna jest kojarzony z dosyć dobrym zatrudnieniem, ale takim niezłym zawodem, ciekawym i oferującym realne szanse na pracę jest na przykład opiekunka dziecięca i higienistka stomatologiczna. Placówka oferuje kształcenie w 7 specjalnościach. Nauka jest bezpłatna, a o dostaniu się nie decyduje wynik z matury. My jesteśmy szkołą policealną, czyli też niepomaturalną i kandydaci, którzy do nas wstępują, muszą mieć ukończoną szkołę ponadgimnazjalną, dającą wykształcenie średnie, czyli szkołę średnią. Matura nie jest wymagana. W czasie Dni Otwartych odwiedzający uczniowie mogli przyjrzeć się pracy m.in. przyszłych techników farmaceutycznych. Zdobycie tytułu technika umożliwia znalezienie zatrudnienia w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym, lecz do nauki trzeba się przyłożyć. Niestety to ciężki kierunek, bardzo dużo trzeba się uczyć. Nie tylko nazwy substancji, różne działania przeciwwskazania, działania niepożądane. Każda substancja ma kilka różnych nazw, nie tylko polskie, ale też łacińskie. Wszystkie musimy umieć. Musimy też umieć rozczytać recepty lekarskie. Na pytania uczniów odpowiadały również higienistki stomatologiczne. Do ich zadań należy wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie bądź pod nadzorem lekarza dentysty. Higienistka wykonuje wszystkie zabiegi profilaktyczne w gabinecie stomatologicznym. Mówimy tutaj również o oczyszczaniu zębów, czyli wszystkie usuwanie kamienia, tak zwany scaling, naddziąsłowy, poddziąsłowy, piaskowanie zębów, fluoryzacja kontaktowa, również wybielanie zębów. Wszystkie takie zabiegi należą do higienistki stomatologicznej. W czasie Dni Otwartych odwiedzający mogli oddać się w ręce masażystki, manikiorzystki czy kosmetyczki albo wysłuchać wykładu.